mówią wszystko, nie trzeba przedstawiać na profesora. Był z nami przy założeniu, jest z nami dzisiaj. Ja myślę, panie profesorze, że nadal będzie pan razem z nami. Witam pana doktora Lecha Krajewskiego, członka Rady Programowej, wykładowcy na Wydziale Humanistycznym. Witam serdecznie pana profesora, doktora habilitowanego Zbigniewa Chmura. Proszę państwa, cała historia naszego uniwersytetu rozpoczyna się od pana profesora Chmura, który od pierwszego wykładu, który uczestniczył, po prostu prowadził ten wykład, jest razem z nami i ma legitymację numer jeden. I będą do końca naszej imprezy, wysłuchają, co my po prostu robimy, co my, jak my działamy. No a będzie okazja, po prostu to przywitamy się z nimi, jak będzie przerwa i specjalnie ich powitamy. Proszę państwa, długo by było mówić o naszym uniwersytecie. Ale żeby skrócić to wszystko, szanując państwa i swój czas, pozwoliliśmy sobie nakręcić film z naszej działalności. Niedługi to będzie. Ale rok 2010 jest pełen rocznic. Chciałbym przypomnieć, że w bieżącym roku obchodziliśmy 60-lecie powołania pierwszej publicznej szkoły wyższej, która skutecznie prowadziła działalność edukacyjną i badawczą. Mianowicie 31 maja 1950 roku powstała Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie, właśnie w Kortowie. W 1954 roku powstała Protoplastka Wyższej Szkoły Pedagogicznej, a w 1981 roku powstał Warmiński Instytutologiczny, które to uczelnie w 1999 roku. Że w tym słowie zawarta jest pewna wartość, której nie zdobywa się łatwo. Ona się nazywa mądrością. Wiemy, że to nie jest to samo, co wiedza. Oczywiście wiedza jest podstawą, ale mądrość jest czymś więcej. Drodzy państwo, jesteście właśnie tą wspólnotą, którą ta wartość cechuje. Bo myślę, że każdy człowiek w dojrzałym wieku niesie z sobą pewne bogactwo. Bogactwo doświadczenia, bogactwo przeżyć, bogactwo cierpień, bogactwo tego wszystkiego, co czasami trudno wyrazić słowami, a co jednak buduje postawę mądrości. Serdecznie cieszymy się, że możemy państwa wszystkich gościć w naszym pięknym mieście Olsztynie. To dla mnie zaszczyt, że mogę stanąć tu dzisiaj przed państwem, osobami dojrzałymi i mądrymi, których mądrość przejawia się między innymi w potrzebie kształcenia i samodoskonalenia. Państwo są najlepszym przykładem mądrości, powiedzenia, iż człowiek uczy się przez całe życie, a na naukę nigdy nie jest za późno. Który przygotowałem z okazji tej wspaniałej uroczystości, jaki chciałbym wręczyć
logo naszego miasta, które mamy przygotowane w formie takiego witrażu, herb naszego miasta, świętego Jakuba, żeby również patronował Państwu jako Uniwersytetowi III wieku, życząc oczywiście wszelkiej pomyślności. Wspaniałym terenem, gdzie te idee Państwo możecie realizować. W imieniu dyrektor generalnej Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, pani magister Heleny Rusieckiej i całej społeczności akademickiej życzę, żeby Państwa ten duch zdrowia i szczęścia nie opuszczał. Jest mi naprawdę, no jestem wzruszona i jestem dumna, że mogę jeszcze przebaczyć. 10 lat temu było nasze 10-lecie, a teraz już 15. Jubileusze są po to, żeby podkreślać, chwalić się, co myśmy zrobili, ile żeśmy osiągnęli. Ale ja chciałabym podkreślić najważniejszy walor, czy najważniejszy sens naszego uniwersytetu, to są ludzie. Wydaje mi się, że uniwersytet właśnie powoduje to, że jesteśmy bardziej uwrażliwieni. Nie.
Ostatnia medal. Nie, bo to jest.